Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Minister, proszę o pisemną odpowiedź. Chciałbym poruszyć dwa problemy. Pierwszy dotyczy obecnej perspektywy. Moje pytanie, jaki jest procent wykorzystania funduszy europejskich o alokacji na lata 2007-2013 na podstawie wniosków o płatność w następujących priorytetach: trzecim, wysoka jakość systemu oświaty, i priorytet czwarty, szkolnictwo wyższe i nauka. Drugim problemem, jaki chciałbym poruszyć, to perspektywa 2014-2020. Dotyczy rzeki Odry i jej całego dorzecza. Odra to 700-kilometrowy odcinek drogi wodnej przebiegający przez południowo-zachodnią część Polski, łączący 5 województw od śląskiego do zachodniopomorskiego. W Odrę tak naprawdę od 50 lat nie inwestowano. Mówi się, że Odra na odcinku od Wrocławia do Słubic jest miejscami, przepraszam, zamulona na 1,5 metra. Wymaga więc gruntownej modernizacji. Wspierają nas w tym Niemcy i Czesi. Do Czechów Odra to dostęp do morza. Pamiętam, jak niedawno po Odrze pływały barki. Dziennie przypływało nawet 40, przewożąc do 1,5 miliona ton towarów rocznie. Transport wody to najtańszy środek transportowy. Polska ma drugą co do wielkości żeglugę śródlądową. Statki jednak pływają po Europie Zachodniej, Renie i Dunaju. Trzeba w końcu pochylić się nad tym problemem. Odra musi zapewnić bezpieczeństwo przez system retencyjny, budowa zbiorników, wałów, a także być wykorzystana gospodarczo. Nowa perspektywa unijna 2014-2020 daje nam taką szansę. Szacuje się, iż przywrócenie Odry do czwartej klasy drogi międzynarodowej to koszt 20 miliardów złotych. Jest to wartość bardzo duża, ale bez wątpienia warta tego. Korzyści są przeogromne. W nadchodzącej perspektywie powinien znaleźć się jeden projekt odnoszący się do transportu wodnego. Pytanie do pani minister. Czy pani minister podziela ten pogląd co do Odry i czy znajdują się środki na tą inwestycję? I na koniec. 9-10 września 2013 roku planowane jest w Zielonej Górze wjazdowe posiedzenie połączonych Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Zaproszeni będą ministrowie, europosłowie, a także marszałkowie 5 województw. Będą także gości z Niemiec i Czech. Nie zabraknie także przedsiębiorców. Celem jest głęboka debata nad Odrą. Już dziś zapraszam panią minister, posłów, wszystkich również spoza komisji. Jako atrakcja w tym czasie odbywać się będzie winobranie. Dziękuję.